A moim gościem jest generał Roman Polko, były dowódca GROM. Dzień dobry, witam panie generale. Dzień dobry. Jak pan patrzy na to, co mówią ostatnio politycy, pan jako wojskowy w ogóle, jak odbiera pan słowa polityków, którzy mówią o przygotowaniach do wojny, o epoce przedwojennej, w której żyjemy? No tak naprawdę odbieram to przede wszystkim jako alarm dla tych państw europejskich, które chciałyby wywiesić białą flagę, tak jak to powiedział papież Franciszek, tak jak to mówi Orban, tak jak to mówią jeszcze inni, których określiłbym jako koniami trojańskimi Putina. Otóż jesteśmy najsilniejszym paktem militarnym, obronnym. Mamy jako Zachód, jako sojusz NATO 50% światowego PKB. Stąd też to, co mówią tacy politycy jak prezydent Francji, co też mówią polscy politycy, no to przede wszystkim taki zimny prysznic. No ludzie, uruchommy ten nasz potencjał po to, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo, żeby ta wojna skończyła się w Ukrainie, a nie żebyśmy musieli zmagać się z tą barbarzyńską armią na naszym terytorium. Mówi pan najsilniejszy sojusz, apeluje pan uruchommy potencjał. A jaki jest potencjał Wojska Polskiego w NATO? No, przede wszystkim Polska po 25 latach członkostwa sojuszu no jest jednym z liderów, na pewno jednym z liderów europejskich. Państwo nasze odeszło już od postsowieckiego uzbrojenia. Rzeczywiście proces pozyskiwania tego nowego, zgrywania załóg potrwa jeszcze około nawet 5-10 lat, no ale to jest naprawdę wojsko świadome realizowanych misji. Wojsko, które nie jest mięsem armatnim, tylko walczy inteligentnie. I to jest armia, która uczy się działań połączonych, takiego synergicznego wykorzystania zdolności do prowadzenia działań od cyberprzestrzeni przez powietrze, także na lądzie. Panie generale, czyli pokusi pan się o stwierdzenie, że te 25 lat zostało przez nasz kraj, przez nasze wojsko dobrze wykorzystane? Zdecydowanie tak. To rzeczywiście nawet więcej, szczerze mówiąc, niż 25 lat, bo taką reorganizację czy dostosowanie do norm natowskich rozpoczęliśmy w 1992 roku w dawnej Jugosławii. Pamiętam generał Jan Kempara ówczesny, no zmienił całkowicie system, styl dowodzenia, bo to od ludzi trzeba rozpocząć, od traktowania żołnierzy podmiotowo, wyzwalania w nich inicjatywy, zdolności do samodzielnego reagowania na bieżącą sytuację. Wtedy to się zaczęło. Dzięki temu, kiedy dowodziłem pierwszą polską misją w Kosowie z 18 Batalionem Powietrzno-Desantowym, no już wiedziałem, co naprawdę chcę osiągnąć. I udało nam się nawet zaskoczyć Amerykanów, którzy tak naprawdę wątpili w naszą zdolność do przejmowania inicjatywy i pełnej kontroli własnej strefy. Panie generale, bo ja jakiś czas temu obejrzałem w TVN24 dokument dotyczący naszego wejścia do NATO i tam padły takie słowa, że każda armia danego państwa NATO ma unikatowe umiejętności. Jakie my mamy unikatowe umiejętności jako Polska w NATO? Zdolność do improwizowania, to z pewnością, i serce do walki. Naprawdę wtedy, kiedy nawet realizowaliśmy tę misję, nie posiadając nowoczesnego sprzętu, no to ja byłem dumny ze swoich podwładnych, bo to była taka walka o honor. Nasi żołnierze w sytuacjach trudnych, ekstremalnych po prostu się sprawdzają. Nie chowają głowy w piasek, nie szukają uników, tylko wręcz garną się na tą pierwszą linię. I to bohaterstwo, ta odwaga naszych żołnierzy jest bardzo ceniona w sojuszu NATO, szczególnie przez Amerykanów, którzy zobaczyli, co GROM potrafi robić w Iraku, w Afganistanie, którzy zobaczyli, co również inni żołnierze, bo to nie tylko Armia Polska, jednostki specjalne, realizują w takim żmudnych, trudnych i niebezpiecznych misjach. Nasi żołnierze pokazali się w Iraku, pokazali się w Afganistanie. A co nam te misje dały? Co dały naszemu wojsku? Czy to było jakieś doświadczenie, jakaś umiejętność współpracy z innymi sojusznikami? Ja bym rozpoczął od tego, nawet wczoraj rozmawiałem z kolegami na temat tego, co się zmieniło po tych 25 latach. No przede wszystkim ta polska armia już nie jest armią malowaną, to jest pierwsza rzecz, bo to był taki prymat formy nad treścią. To armia pokazowa, trochę tak jak ta ruska armia, która walczy mięsem armatnim. Po drugie, sam styl dowodzenia, czy takiego funkcjonowania. Otóż no, rzeczywiście mieliśmy taki feudalny system, gdzie ten główny dowódca, generał wrzeszczał na podwładnych, a podwładni bardziej się bali jego niż wroga na polu walki. No ale to, co jest kluczowe, no, nasza armia zmieniła się z tej armii, która walczyła siłą mięśni, na armię, która po prostu myśli, która sprytem potrafi czasem nawet przy przewagach wroga
skutecznie go zaskoczyć i zwyciężyć. Ja też słuchając, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem kilka wypowiedzi amerykańskich żołnierzy, którzy mówili, że na misjach pokojowych bardzo cenili sobie współpracę z Polakami, bardzo lubili z Polakami wyjeżdżać na akcje, na patrole. Z czego to się bierze? Bo mówi pan, że bohaterstwem sobie polscy żołnierze na to zasłużyli. Czymś jeszcze? Ja może rozpocznę nawet od tej pierwszej natowskiej misji w Kosowie. No, otóż podczas tej misji amerykańscy specjalci, generał Schumacher, dowódca amerykańskich wojsk specjalnych, powiedział, że woli współpracować z nami niż z amerykańskimi żołnierzami. Właśnie ta elastyczność pewnie mu odpowiadała. I to, że wychodziliśmy poza schematy regulaminowe po to, aby skutecznie osiągać cele. To dzisiaj to się mówi o tym mission command w NATO, czy po prostu dowodzenie przez cele. Myśmy wtedy walczyli ze zorganizowaną przestępczością. Tworzyliśmy nieformalne grupy kadrowe. No, mamy mnóstwo podziękowań. Otrzymaliśmy wtedy właśnie za takie wspólne realizacje. I myślę, że to jest kluczem, że po prostu w sytuacjach trudnych, ekstremalnych możemy nawzajem na siebie liczyć. To ja muszę zapytać o coś, co jest panu na pewno bliskie. Jednostka Grom, jakie jest jej znaczenie na świecie? Czy my jesteśmy, my, no nie mogę mówić my jako Polacy, ale czy jednostka Grom, ci żołnierze, ci bohaterowie są jednymi z najlepszych specjalsów na świecie? Polscy żołnierze są jednymi z najlepszych. Ja tutaj nieprzypadkowo mówię o tym 18. Batalionie. Grupa kadrowa dowodzona przez dzisiejszego generała Bąka prowadziła działania poza strefą, działania specjalne. I otrzymaliśmy rzeczywiście wiele podziękowań za tamte misje, bo udało się sformować specjalną grupę do specjalnych zadań. Jednostka Grom to tak naprawdę na początku to była parszywa dwunastka. Ludzie, którzy no, mieli ogromne ambicje, żeby czynić coś słusznego, często ich potencjał w regularnych jednostkach był marnowany. W Gromie okazało się, że mogą się zbić w jedną całość, że te indywidualne charaktery potrafią działać zespołowo. No i stąd też takie bardzo skuteczne działanie, czy to w Iraku, w Afganistanie. No ale Grom, oczywiście elita, nie stanowi całości armii. Dzisiaj mamy dowództwo wojsk specjalnych. Warto pamiętać o jednostce komandosów, o formozie. Warto pamiętać o jednostkach regularnych. No bo tylko przez takie docenianie i szanowanie siebie nawzajem udaje się skutecznie osiągać cele. Ja powiem tylko jedną rzecz, którą zostałem w Gromie. Otóż Grom, kiedy przejmowałem dowodzenie tą jednostką, był właściwie podupadłą pod względem logistycznym jednostką. Jednostką, w której nie istniało w istocie planowanie sztabowe, no bo stawiano tylko na tą siłę fizyczną. A w dzisiejszych czasach no nie da się prowadzić skutecznie działań bojowych, jeżeli nie ma nawet tych niewidzialnych bohaterów, bo tak mówimy często o logistykach, informatykach, sztabowcach. Dużo pozytywów z pana ust w stronę polskiej armii i o tym za chwilę do tego wrócę, ale proszę wybaczyć mi na początek prywatę. Pan jest w domu w tej chwili. Tak. Czy w tym domu śpi pan spokojnie jako członek NATO, jako człowiek, którym opiekuje się Wojsko Polskie, będące od 25 lat w NATO? Pewnie nawiązuje pan do tego, czy się boimy. Otóż sytuacja Polski jest zupełnie inna niż Ukrainy. Jesteśmy członkiem najsilniejszego sojuszu. Możemy być spokojni, aczkolwiek nie możemy przestać być czujni. Mamy terrorystyczne, barbarzyńskie państwo za naszą wschodnią granicą. Nawet jeżeli nie posiada ono potencjału, który pozwoliłoby zaatakować sojusz NATO, nasz kraj, bo w artykuł 5 wierzę w 100%, to jednak trzeba się liczyć z działaniami, które są już realizowane, hybrydowymi. Mamy do czynienia z wojną informacyjną, z wojną propagandową, mamy do czynienia z atakami tą bronią, niektórzy mówią demograficzną, czyli krótko mówiąc przepychaniu tych różnego rodzaju migrantów, a wraz z nimi pewnie i dywersantów rosyjskich na nasze terytorium. I z tego względu musimy być czujni, ale nie możemy się bać. Strach nie może paraliżować. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, powinno nas mobilizować do działania. Pan mówi najsilniejszy sojusz, a ja zastanawiam się, jak wyglądają siły NATO versus siły na przykład Rosji albo siły Chin, zarówno w tej wojnie, w tym wojsku konwencjonalnym, jak i jeśli chodzi o arsenał nuklearny. Otóż arsenał nuklearny jest bronią, której sami Rosjanie nie chcą użyć, bo też musiałoby kilka ośrodków władzy się na to zgodzić. Na pewno nie pozwolą na to chociażby Chiny, ponieważ byłaby to broń, która powodowałaby obopólną zagładę. No, nikt nie chce popełniać zbiorowego samobójstwa i wierzę w to, że jednak to zwycięży. Natomiast siły konwencjonalne, patrząc na Rosję, to jest armia z minionej epoki. To rzeczywiście
że oni nie dają sobie rady na Ukrainie, no to wyraźnie pokazuje, że no ten mit tej wielkiej, potężnej armii po prostu to jest mit i nic więcej. I te słowa, które haniebne, które padały z ust również i polskich czasem osób zajmujących się bezpieczeństwem, że rosyjska armia jest niepokonana, z Rosją nie można walczyć, trzeba się to z nią dogadać i to najlepiej bez udziału Stanów Zjednoczonych. Europa ma ogromny potencjał, który powinna uruchomić, a największą siłą Europy to jest solidarność, spójność i wytrwałość. No i właśnie chciałbym o to dokładnie zapytać, bo patrząc na klimat polityczny w Stanach Zjednoczonych i jakieś widmo trumpizmu wiszące nad światem, to zastanawiam się, czy w takim razie jest jakaś alternatywa dla NATO albo jakieś przerzucenie sił NATO bardziej na Europę, może jakaś wspólna armia europejska? Stany Zjednoczone już w istocie przegrały jedną wojnę na własne życzenie w Afganistanie z talibami, którzy, jak wcześniej mówili, że wy macie wszystkie zegarki, my mamy czas. Otóż Europa zdała sobie sprawę, że jest w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo bez udziału Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone nie zrezygnują z obecności w Europie, ponieważ mają tutaj żywotne interesy. No, począwszy od tego, że poprzez Polskę mogą zaglądać za wschodnią granicę i patrzeć, co knuje Putin, po to, że mają też interesy gospodarcze i z pewnością będą chcieli być tutaj obecni. Europejska armia to mrzonka. Mamy sojusz NATO i te głosy, które mówiły o europejskiej armii, nawet budowanej w kontrze do Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę działania o charakterze dywersyjnym, które uderzały w spójność NATO. I tu nad tym musimy pracować. Nie możemy dopuścić do tego, aby te nasze wysiłki były marnowane przez różnego rodzaju dywersantów Putina w postaci czy to prezydenta Orbana, czy nawet tych, którzy z Watykanu mówią, żeby wywieszać białą flagę i się dogadywać z terrorystą, który jak osiągnie zwycięstwo, to z pewnością się nie zatrzyma. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję.